nauczania, one będą skoncentrowane na waszym wzroście, a będą pozbawione różnych elementów, które macie tutaj w kościele, bo macie tu normalny, regularny kościół i Wojtek nas ucza. Macie tutaj odpowiednie rzeczy, żeby wzrastać. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy te nauczania potraktowali jak swoistą szkołę wiary i żebyśmy mogli z tego sobie korzystać. Czym są tego rodzaju nauczania? To są rzeczy, których osobiście doświadczyłem w moim życiu, bo to, o czym będę do was mówić, to są rzeczy, których ja doświadczyłem w swoim życiu, co przerobiłem w swoim życiu i co wiem, że działa. Istnieje bardzo szeroko pojęte pojęcie teologii chrześcijańskiej i wszędzie się czegoś naucza i tak jest od wieku. Natomiast jest wielka różnica między tym, co działa lub co nie działa. Te rzeczy, o których będę mówił, wszystkie działają w moim życiu. I tak jak mawiał Lester Samer, uważam jeden z zacniejszych kaznodziei od ostatnich 2000 lat, że co jest dobre dla niego, jest dobre dla wszystkich. To jest bardzo ważne. Jeżeli coś jest dobre dla jakiegoś człowieka w królestwie, i nie mówimy tutaj o subiektywnych jakichś objawieniach, tylko mówimy o zasadach Bożych, to jest to dobre dla wszystkich. To w ogóle tak działa, nie ma tu dwóch zdań. Czasami ludzie tak mówią, wiesz, to nie działa w moim życiu. I ja mówię, jeżeli to nie działa w twoim życiu, to na pewno nie zastosowałeś tego w taki sposób jak ja. Tylko i wyłącznie tylko to nie działa w twoim życiu. Ja jestem człowiekiem prostym, ja prosto myślę i prosto żyję. Nie jestem człowiekiem skomplikowanym, moje życie nie jest skomplikowane. W związku z tym te rzeczy, one będą bardzo, bardzo proste. Kochani, ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrobili dwa tematy sobie. Wierzę, że to nam się uda. Chciałbym też, żebyśmy mogli o tych rzeczach sobie rozmawiać. Znaczy porozmawiać na takich zasadach, że jeżeli ktoś z was nie będzie na bieżąco po zakończeniu takiego tematu czegoś rozumiał, czegoś pomagał, to chciałbym, żebyście od razu o to zapytali. Żebyście nie zostawiali tego w takim niedomówieniu. A jeżeli nie uda się bezpośrednio teraz sformułować jakiegoś pytania, to proszę bardzo bym prosił, żebyście do mnie zadzwonili. Dlaczego? Ponieważ mi zależy na tym, w ogóle mi zależy na praktycznym chrześcijaństwie. Praktyczne chrześcijaństwo polega na tym, że osiągamy to, co nauka mówi. Spotkania chrześcijańskie nie są po to, nauczania chrześcijańskie nie są po to, żeby mieć jakąś rozrywkę, bo to nie jest rozrywka. Uważam, że jeżeli ktoś przychodzi do kościoła, chce słuchać kazań i on się w związku z tym dobrze czuje, prawda? To jest zaburzenie psychiczne, tak uważam. I z tego trzeba wyjść. Bo nauka to jest swego rodzaju materiał, z którego musisz coś zbudować. O ile posiadasz materiał, a niczego z tego nie zbudowałeś, o tyle jesteś bardzo dziwacznym człowiekiem. A masz materiał, no i po co? Jakbyś nakupił pustaków, cegieł, różnych rzeczy i nie zbudował domu, to by leżało i leżało i leżało. Zresztą w praktyce jest tak, że w ogromnej części kościoła, no tak to leży po prostu. Kościół w Polsce jest mały i Kościół w Polsce jest słaby. Coraz lepszy, coraz większy, dzięki Bogu. Coraz więcej ludzi powstaje, tak? Przy tym wszystkim powstaje coraz większa religia. Religia się nie pomieści, a tego się zwiększa. Teraz mamy inną religię, inne religie mamy. Ale to jest normalna rzecz, że kiedy podczas różnorakich form przebudzenia, a mamy przebudzenie w Polsce jest przebudzenie. Ludzie, którzy się modlą o przebudzenie, żeby przebudzenie przyszło, to są ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest przebudzenie. Nie mają pojęcia o przebudzeniu. Naczytali się różnych książek, wiecie, ludzi, którzy też nie rozumieli przebudzenia i nie mają pojęcia, czym jest. Przebudzenie w Polsce jest. Ono jest, w tej chwili jest. Ono się zaczęło. I to nie zaczęło się teraz raptem, tylko się zaczęło wcześniej. wiecie, tak naprawdę ono się zaczęło pojawiać w momencie, kiedy zaczęli się pojawiać w Polsce chrześcijanie, którzy samodzielnie myślą. Wiecie, z czym jest w ogóle związane przebudzenie? Z samodzielnym myśleniem. Człowiek przebudzenia to człowiek samodzielnie myślący. A kim jest zatem przeciwnik tego? To jest człowiek religii. Człowiek religii to jest człowiek schematu. Schemat. A nie tylko schemat jakiś tam sakralny, bo to jest schemat myślowy. Rozumiecie? To jest religia. Religia to jest schemat myślowy. Myślowy. Wiecie, ja czasami patrzę, jak ludzie reagują, tak? Teraz w niedzielę na nabożeństwie u nas w kościele ktoś tam mówił o pieniądzach, o zbieraniu pieniędzy. I mówiłem, że byłem w takim kościele zielonoświątkowym kiedyś. Byłem jako członkiem tego zboru. I oni tam mieli takie... To było takie kółeczko drewniane. Do tego była rączka. I taka prezerwatywa wisiała na dole długa. No, takie były reakcje, jak będzie prezerwatywa właśnie. Wiecie, już się nie mówi w kościele prezerwatywa, nie mówi się takie rzeczy. Wiecie, już się nie mówi prezerwatywa. Jak się mówi? To prezerwatywa jest, tak? Normalne takie urządzenie, tak? I teraz to coś miało taki kształt. Po co to miało taki kształt? No po to, żeby tam włożyć głęboko rękę i nie pokazać, ile się rzuca. A rozumiecie, to ma taki cel. To ma taki cel. To jest po to, żeby zborownik, który siedzi obok, nie czuł się źle, a ty, żebyś się nie wywyższał. Taka metoda, to jest religia. Wiecie, Jezus robił taką rzecz, jak oni tam wrzucali, taką mieli wielką puchę, dziura w tej puszce była na dziedzińcu świątyni, tam rzucali kasę. Wiecie, co on zrobił? Usiadł przy tym i się o to oparł. I każdemu się gapił na ręce, ile rzuca. I to mamy w Biblii opisane. Zauważycie różnicę? Ogromna różnica. Religia to są całe systemy myślowe, które weszły do Kościoła i stały się jakby charakterem Kościoła. No ale wracając do tego, przebudzenie mamy i przebudzenie ono jest związane z tym, że należy je rozwijać. Kto będzie rozwijał przebudzenie? Ludzie, którzy będą kolejnymi osobami samodzielnie myślącymi. A żeby być samodzielnie myślącym człowiekiem, tak? Musimy z siebie wyrzucać rzeczy, które są religią, szeroko pojętą, czy też jej przyjaciółką, humanizmem, bo to są takie dwie odnogi, to jest religia i humanizm. Tak naprawdę tylko za pomocą religii i humanizmu diabeł rozpościera system bałwochwalstwa na całej ziemi od wieków. Są dwie rzeczy, religia i humanizm. Tylko te dwie rzeczy, nic więcej nie ma. Słuchajcie, więc albo ktoś jest religijny, albo ktoś jest humanistą. Tak? Że to nie ma wiesz, jedno z piekłarodnym i drugie z piekłarodnym. No i teraz te samodzielne myślenie właśnie powoduje, że kiedy ty wzrastasz tym samodzielnym, to ty stajesz się częścią przebudzenia i ty poszerzasz przebudzenie, tym samym poszerzasz Królestwo Boże. A żeby tak było, my musimy zbierać materiał. No i te szkoły, też tak powiem, te nauczania, one mają być takim materiałem dla nas. I kochani, ja chcę dzisiaj powiedzieć o jednej na początku rzeczy ważnej, na początek, na temat prawdy. Prawdy, która jest główną siłą Królestwa Bożego. Czyli nie ma nic ponad prawdę, nic nie istnieje. Żadna miłość, żadna moc, nic nie ma ponad prawdę. Miłość wyrasta z prawdy. Rozumiecie? Miłość bez prawdy, ona jest nieaktywna. W ogóle musicie coś wiedzieć o miłości. Miłość nie jest natury ziemskiej. Ona nie jest natury ziemskiej. Stąd kochać na ziemi jest trudno. Dlaczego na ziemi się trudno kocha? Ona nie jest natury ziemskiej. W ogóle, rozumiecie? Ona nie pochodzi z ziemi. Ona jest zaadoptowana na ziemi. Ale miłość nie pochodzi z ziemi. I na ziemi się piekielnie ciężko kocha. Rozumiecie? To w ogóle jest bardzo proste. To chcę, żebyście w ogóle będziecie uwalniani podczas tych spotkań, poprzez to, że będziecie bardzo proste rzeczy robić. Masz problem z miłością, normalne. To jest normalne. W ogóle zero potępienia, zero w ogóle przyjmowania oskarżeń, normalna sprawa, że ciężko ci kochać. Jakby ci było łatwo kochać, uważam, że miałbyś wtedy jakieś spięcie w mózgu. Coś musiałbyś mieć z mózgiem, gdyby ci było łatwo kochać. Rozumiecie? Jeśli ktoś tak ma, to jest w ogóle zaburzenie psychiczne. Bo to jest nienormalny stan. Na ziemi się ciężko kocha. Ciężko się kocha. Rozumiecie? To jest normalna sprawa. Tak? Moc nie jest natury ziemskiej również. Dlatego tak ciężko się uwalnia moc na ziemi. To ciężko się moc tu uwalnia w ogóle. Ile to trzeba rzeczy w ogóle, żeby ludzie przyjęli proste jakieś elementarne przejawy mocy Bożej, tak? Wiecie, to najłatwiej dzieciom idzie. O, najłatwiej dzieciom idzie moc w ogóle przyjmować. Tak? I wiecie, i ludziom, którzy nie zostali skaleczeni przez religię, to moc przyjmują, wiecie, to wśród nich nie ma żadnego problemu. Ja to zawsze, jak wiem, że mamy do czynienia na przykład z bardzo ciężkimi przypadkami chorób, to ja po prostu podchodzę do człowieka, ja patologicznie mówię. Na przykład ostatnio przyjechała do nas do kościoła taka rodzina, wiecie, dziewczynę, która 4 lata wymiotowała cały czas. Była już taka chuda i w rękach po prostu masakra. Polecieli sobie, słuchajcie, na wycieczkę do Grecji i w powrotnej drodze ona zaczęła wymiotować, tak 4 lata wymiotowała. Nie mogła jeść. Umierała po prostu sobie, nie? Ja nam przyjechała, przyprowadzili ją, przynieśli. Ja wiedziałem, że to jest w ogóle rzecz, która jest absolutnie... Ci ludzie typowi katolicy gdzieś tam, wiecie, ja powiedziałem tylko, posłuchajcie mnie teraz Państwo, bardzo ważna informacja, primo. Nie wolno Wam wyjść z uwielbienia. Co by tu się nie działo? Obojętnie, co się wydarzy z Wami. Ale to poważni ludzie, tacy, wiecie, po 60 ta dziewczyna, ja mówię, rozumiecie mnie, cokolwiek, nie wiem, co tu się może wydarzyć. Gdzie ziemia się tu zawaliła, tak? To ludzie, nie wiem, na rzęsach mogą chodzić, w ogóle nie ruszacie się z miejsca, tak? I to była jakby pierwszy budynek. Mówię, sekundo, kiedy powiem, co masz robić, do niej powiedziałem teraz, to zrobisz to od A do Z. Uznasz, że jestem pierwszy po Bogu. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się. Tak? Oni wypełnili te 2 warunki, wyjechali od nas. Zaczęła się sytuacja pogarszać u niej. Dramatycznie pogarszać. Przez tydzień czasu po prostu była masakra. Po tygodniu przestała żywiać, zaczęła jeść. Metabolizm wrócił do normy w ciągu kilku godzin. Rozumiecie? Dzwoniłem, byłem z nią w kontakcie przez ten tydzień później, cały czas. Mówię spokojnie, kazałem jej do wanny wchodzić, rozumiecie? Mówię, przetrwasz to, zrób sobie ciepłą kąpiel, będziesz leżała w wannie, w ogóle, wiesz, mówię, ja wiedziałem, że o co mi chodziło? Chodziło mi, żeby ją wprowadzić tylko w taki stan, żeby ona nie uciekła od strumienia mocy. Tak? Moc działała przez tydzień niedostrzegalnie, tak? Po tygodniu, tak, dziękuję bardzo, uzdrowiona na koniec. Wychodzi za mąż, jest szczęśliwa. Rozumiecie? Chodzi o to, że moc ma ciężko na ziemi. Dlatego też nie frustrujcie się, jeśli widzicie, że jest problem z tym. Natomiast o co chodzi z prawdą? Prawda zawiera w sobie wszystko, łącznie z całą ziemią. Prawda jest pierwotypem, ona jest pierwsza. W ogóle czytaliście kiedyś, że Jezus powiedział o sobie, że jest miłością? Kto to w ogóle powiedział, że Bóg jest miłością? Pamiętacie, kto to powiedział? Ja. To Jan powiedział. Co to znaczy, że to powiedział Jan? To znaczy, że to jest informacja z drugiej ręki. Rozumiecie, nie? To jest informacja, która jest wynikiem objawienia Janowego. Jan ma objawienie, posłuchajcie mnie. To ma objawienie Jan. Wiecie, co to znaczy, że on ma objawienie? To znaczy, że przez zaburzony umysł Jana musiało coś wyjść i on to musiał My nie mamy żadnych dowodów, tak, na to, że Jan miał czysty przepływ. Nie mamy w ogóle żadnych dowodów, że ktokolwiek w Biblii miał czysty przepływ do końca. Tylko Jezus. Wiecie o tym? My nie mamy dowodów. Bo jak ja patrzę czasami, co oni robili, a co mówili, to mieliśmy no, podejrzną rozbieżność. Damian, który mówi, że Bóg jest miłością, tak? Troszkę wcześniej chciał palić wioski. Zauważyliście to? Ten sam Jan. To ten sam Jan. Więc my musimy, wiecie, bo my, jak będę uczył o Biblii, myślę, że zaczniemy robić to jutro, to ja wam pokażę pewne mechanizmy, które też kierują jakby całym Pismem Świętym. Natomiast informacja, że Bóg jest miłością, przychodzi od Jana. To jest objawienie, to jest prawda, bo Bóg jest miłością. Ale Jezus się nie przedstawia jako miłość nigdy. Zaboja się przedstawia. Ja jestem prawda. Prawda. Prawda, droga i życie. Bo jestem droga, prawda i życie. On się tak w ogóle przedstawia. Zobaczcie, bo to bardzo ważne. Czytajcie Jezusa, proszę was. Ale czytajcie Jezusa. Zrozumcie, Jezus, chodząc po ziemi, był doskonały. Rozumiecie, o czym mówię? To jest doskonały człowiek był. Doskonały. To nie był człowiek jak my. On był doskonały. Czyli doskonałe były jego myśli, doskonałe były jego emocje i doskonałe były jego decyzje. Jezus nie popełnił żadnego błędu w życiu. To jest, dla mnie to jest bardzo ważna informacja, że Jezus nie popełnił błędu. Powiedział, Słowo Boże mówi, że On był jak my, za wyjątkiem grzechu. Tak? Grzech to jest błąd. Jezus nie popełnił błędu. Co to oznacza? Cokolwiek Jezus czuł, to tak się czuje prawidłowo. Cokolwiek Jezus uważał o czymś, to jest jedynie prawdziwe. Rozumiecie? To jest bardzo ważna kwestia. Nie to, co Paweł czuł, nie to, co mówił Jan, ale to, co Jezus mówił, myślał, czuł, prezentował. I teraz Jezus przedstawia się, jaka jestem droga, prawda i życie. Dokładniej te słowa, tak, oznaczają to. Ja jestem drogą do prawdy, wskutek czego jestem życiem. To jest prawidłowy obraz tego, co Jezus tam mówi, bo my to tak czytamy. My nie rozumiemy, że On mówi do Żydów jako Żyd. Tak jak my Polacy porozumiewamy się w jakimś, rozumiecie, slangu takim kulturowym. Na przykład, kiedy weźmiesz jakiegoś człowieka, nie wiem, Brytyjczyka czy Amerykanina i puścisz mu na przykład samych swoich, tak, sami swoich, w ogóle te teksty Kargula i Pawlaka, które tam są, to oni się będą patrzeć, no bo to jest w ogóle nie ich. My tak nie mieli. Rozumiesz? To my tak mieliśmy. To my tak mieliśmy. To my mieliśmy komunę, to my mieliśmy te rzeczy. Wiesz, Amerykanin będzie patrzył, o co to chodzi w ogóle? Z czym to jest? Co to jest? To my rozumiemy to, że istnieje, tak, rozumienie kulturowe. I Jezus jako Żyd, On mówi do Żydów pewną formułą slangu. I kiedy mówię, jestem droga, prawda i życie, to oni słyszą to w ten sposób. Ja jestem, on jest drogą, tak, do prawdy, która przyniesie nam życie. No i tak rozumieli taką rzecz. Oni nie rozumieli tego inaczej. Wiecie. I teraz patrzcie, w Ewangelii Jana, 8 rozdziale 31-32, Jezus mówi tak. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wy trwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czyli on mówi do Żydów, którzy poznali Go jako Mesjasza. Czyli rozpoznali Mesjasza. Rozpoznali Mesjasza. Wiecie, dla 90 paru procent Polaków to, że Jezus jest Mesjaszem, to nie jest problem. To Jezus jest... O, Jezus zmartwychwstał. No oczywiście, jak to miał wtedy zmartwychwstać? Przecież wszyscy wiemy, że Jezus zmartwychwstał w kwietniu albo na koniec marca. To wszyscy o tym wiemy. To jest normalne. To każdy Polak o tym wie. To jest nic dziwnego. To w ogóle jak się głosisz Ewangelię, ja teraz zauważyłem, wiecie, my też ewaluujemy cały czas w głoszeniu Ewangelii. Zresztą Ewangelia, głoszenie Ewangelii zaczęło ewoluować taką negatywną stronę. My teraz, mam nadzieję, staramy się przywrócić jakby podstawę głoszenia Ewangelii. I to jest ciekawa rzecz, bo ty możesz stać i mówisz, że Jezus zmartwychwstał, nie? To nikogo nie ruszy, tak? Ale jak krzykniesz, że papież się myli, posłuchaj, zaczyna być dym. My mamy tak silną presję na ulicach w tej chwili. Jest już tyle ekip, które głoszą u nas Ewangelię, wychodzą i mamy coraz większą presję. Ja tyle razy, ile byłem straszony sądem, prokuratorami i innymi rzeczami, to nigdy tak nie byłem straszony, jak byłem przestępcą, nawet wyobraźcie sobie. Wszystko jest, już moje zdjęcia z aktów seksualnych, różne porobione w różnych miejscach, twierdzą, że mają, wiecie, twierdzą, że mamy nieruchomości za miliony złotych pokupywane i poukrywane, w ogóle wszystko wiedzą, wszyscy. To są opresje, wiecie, po mnie to jest duża woda pogęci, tak, to jakby, nie to nie tak, ale chodzi o to, dlaczego tak jest, bo próbujemy się przywrócić pewną formułę Ewangelii. Na czym ona się opiera? Nie tylko Ewangelia, też głoszeń wszystkich, idziemy bardzo do tego. Idziemy w prawdę, w prawdę, w prawdę. To, że ludzie mówią, że znają Boga, nic dla mnie obecnie nie znaczy. Nieważne, czy są katolikami, czy są protestantami. Nic to dla mnie nie znaczy, kiedy ktoś mówi, że zna Boga. Dlaczego? Dlatego, że tak może powiedzieć każdy. Rozumiecie? To, czy ktoś zna Boga, czy nie, jest definiowane tym, czy przez jego życie przejawia się prawda, czy też się nie przejawia. I koniec. I my możemy robić teologiczne wywody na ten temat. Tylko ja bym chciał uniknąć tego, bo tego jest aż nadto wszędzie. Jezus mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, czyli uznali Go za Mesjasza. I mówi do nich tak. Jeżeli, tworzymy jakiś warunek, tak, wy trwacie w Słowie moim. Tak? I poznacie prawdę. Co to jest? To znaczy, że prawda jest poznawalna, jakby dotykalna przez człowieka, jeżeli człowiek, tak, jest prawdziwie wkorzeniony w Boga. Jak nie jest wkorzeniony, to prawda dla niego jest w ogóle nieczynna. To jest w ogóle nieczynne. Czyli tak naprawdę możemy stwierdzić, że poznajemy ludzi narodzonych na nowo po tym, że prawda w nich jest czynna. Bo nikt, kto nie narodził się z Bożego Ducha, tak, nie jest w stanie w ogóle dostrzec prawdy, a nie mówiąc o tym, żeby ją obrócić. Bo tu jest napisane i poznacie prawdę. Poznacie prawdę, w ogóle obrócicie prawdą w swoim życiu, bo to już będzie dla was możliwe i ona was wyswobodzi. Nie wiem, czy zauważyliście, że potem po tych wersetach zaczyna się wielki dym. Ci, którzy co to w niego dopiero uwierzyli, tak, zamierzają go zabić. Nastąpił podział. W ogóle powiedział parę słów i podzielił ludzi, którzy tam byli. Natychmiast duża grupa tych, którzy co dopiero przed chwilą byli przekonani o jego mesjaństwie, tak, chce go zabić. Co ciekawe, egzegeci twierdzą, że właśnie prawdopodobnie w tym momencie, tak, narodziły się takie najpoważniejsze teorie, najpoważniejsze ruchy spiskowe przeciwko Jezusowi. Że to z tej grupy ludzi, tak? Z tej grupy ludzi właśnie wyszli ci, tak? Którzy w konsekwencji doprowadzili do ukrzyżowania Jezusa. W ogóle jest ciekawa historia. To tam nastąpił dramatyczny podział. Prawda jest główną siłą wszechświata. I w moim i twoim życiu prawda musi zajmować kluczowe miejsce. Choćby wszystko się miało zawalić, to prawda musi pozostać. Choćby małżeństwa miały się rozedrzeć, choćby dzieci miały zniknąć, rozumiecie? Choćby się wszystko miało rozpaść, to nie możemy odejść na jeden krok od prawdy, bo jeżeli odejdziemy, tak, to otworzymy się na działania diabelskie. Prawda ma moc wyswobadzania poza tym. Co to znaczy? Przyjmowanie prawdy, systematyczne przyjmowanie prawdy powoduje, że ludzie są uwalniani z zaburzeń i z niewoleń. Ja jestem dziś wolnym człowiekiem. Dzięki prawdzie. Dzięki prawdzie. Ja jestem wolny dzięki prawdzie. Małżeństwo moje i Agaty funkcjonuje dzięki prawdzie. Nasze dzieci funkcjonują dzięki prawdzie. Robię to, co robię, dzięki prawdzie. Wybraliśmy najmniej popularny sposób budowania kościołów. Poprzez prawdę. Rozumiecie? Poprzez prawdę wybraliśmy. Nie poprzez koncepcję. Nie poprzez to, co ludzie chcą. Tylko poprzez prawdę. Zaczęli się wokół nas gromadzić ludzie prawdy. Mam wokół siebie ludzi prawdy. Ja mam wokół siebie ludzi prawdy. Dzisiaj moi przyjaciele są ludzie prawdy. Ja naprawdę mam dzisiaj takich ludzi wokół mnie, którzy położą za mnie swoje fizyczne życie. W ogóle takich ludzi mam. W XXI wieku, rozumiecie, o czym mówię? To jest szok. Ja z kimś rozmawiam i pytam człowieka w kościele, mówię, słuchaj, czy mógłbyś? A on mówi, mógłbym. Ja mówię, ale jeszcze nie skończyłem i powiedziałem ci, co chciałem. A on mówi, to jest nieważne. Rozumiesz? Ja mówię, czy mógłbyś? Mógłbym. Tak? Rozumiesz, że rzecz polega? Dlaczego? Ale dlaczego tak jest? Jak to jest możliwe, że tak jest? Jak to jest możliwe, tak, że tam u nas w Warszawie większość kościoła jest w służbie? W czynnej służbie. Jak to jest możliwe, że ja nikogo nie proszę, żeby był na ulicach? I że mnie tam już w ogóle nie ma na tych ulicach? Jak to jest w ogóle możliwe? Co to w ogóle za historia jest, nie? Jak to jest możliwe, że ludzie przeciskają się, żeby przychodzą i mówi, wysław mi dokumenty, idę głośno, idę do szpitala uzdrawiać chorych. Słuchajcie, jakiś czas temu zapomniałem wystawić komuś dokumentów. Przyszedł do mnie za tydzień i mówi do mnie tak, posłuchaj, przyniosłeś mi te dokumenty, ja mówię, nie przyniosłeś. On mówi, to składam na ciebie odpowiedzialność za śmierć tych ludzi, którzy umarli przez ten tydzień, a ich nie uzdrowiłem. Ty usta przede mną tak, mówię, o dobrze, mówię, dobrze, przepraszam, mówię, następnie masz ten dokument na najbliższym spotkaniu. Rozumiesz? Jak to jest możliwe, że taka rzecz się dzieje? Tak? Dlatego, że w naszym życiu prawda jest na pierwszym miejscu i ładujemy prawdę w ludzi. My ładujemy w nich prawdę. Mnie prawda interesuje. Mnie nie interesują konkretne rzeczy. I wiesz, wiecie, to jest trudne, bo ludzie powiedział, ale to przecież to nie wszyscy tak chcą, to może być sytuacja taka, że mam coś nie wyjdzie. Ja mówię, ale to mnie nie obchodzi, bo ten, kto nie chce prawdy, to jest człowiek, który tak naprawdę nie chce się rozwijać. A w związku z tym, jeżeli ktoś nie chce się rozwijać, to ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Bo po co? To niech on sobie znajdzie takich ludzi, rozumiecie? Którzy będą w ogóle przy nim w jego braku rozwoju. Super, są takie grupy. Jest dużo takich grup w Polsce. Nie ma problemu, bądź. A jak jeszcze masz jakieś naturalne uwarunkowania, to jest jeszcze, mówi się, człowiek z namaszczeniem przed do kościoła. Namaszczenie to jest trochę co innego. Naturalne zdolności. Bez przesady. Po raz do kościoła przyjechał człowiek, muzyk z Hillsongu holenderskiego. Wiecie? Grał tam w Hillsongu, przyjechał do kościoła i on przyjechał i on zapytał, kiedy będzie mógł grać. Moje żony jeszcze zapytał. Tak, ona mówiła, ty jesteś poważny. Mówi, poważnie mnie pytasz? Tak. Mówię, jak wyjdziesz ze swoich zaburzeń, to będziesz grał. Dla naszych nie możesz tu w ogóle nie zrobić, nie? No tak. Trudnie możesz założyć do gitary nawet. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Świetny muzyk. Świetny muzyk. Rozumiecie? Świetny muzyk. Ale nie dla nas. Bo nas interesuje prawda. Ja mu powiedziałem, mówię, słuchaj, jeżeli ktoś w uwielbieniu jest zatkany duchowo, rozumiesz, to będzie to miało wpływ na całą grupę. W ogóle, mówię, odtykamy. To nie znaczy, że mają być idealni ludzie, to nie o to chodzi, mówię, ale odtykamy podstawowe dekle. Tak? Dekle zdejmujemy. Rozumiecie? Dekle. Prawda. Co to jest prawda przecież? Prawda to jest zgodność ludzkich przekonań, sądów, toków myślowych, emocji, decyzji i działań ze stanem rzeczywistym. To jest prawda. Nie to, co ktoś uważa za subiektywną prawdę, jest prawdą. Ale w liście do Kolosan 2,17 Ewangelii Jana 14,6 mamy opis tego, czym jest rzeczywistość. Ponieważ prawda to jest rzeczywistość. I w tych wersetach mamy opisane, że rzeczywistością jest Chrystus. Prawdą jest Chrystus. Osoba Chrystusa jest prawdą. My musimy te rzeczy sobie wbić bardzo mocno do głowy. Nie to, co przeżywamy, jest prawdą. Wielokrotnie przeżywamy fałszywe rzeczy. Wielokrotnie jesteśmy szczerzy w naszych przeżyciach, ale nieprawdziwi. Można być szczery, ale nieprawdziwy. Ludzie tutaj przychodzą, mówię szczerze. Ja mówię, to nic nie znaczy dla mnie, że ty mówisz szczerze. Nadal jest to kłamliwy pogląd. Bo można być szczerym, tak? I mieć kłamliwe poglądy. Na przykład. Bo się w tym wychowało, bo się w tym żyło, bo się tak przyjęło przez lata z systemu, który jest wokół nas. I to jest bloker. Wszystko, co nie jest prawdą, jest blokerem. Czym jest Chrystus dla nas dzisiaj? Co to jest Chrystus? To mówię, no to jest Duch Święty. Ja mówię, no dobrze, to jest Duch Święty, ale jak się w ogóle Duch Święty przejawia? No i ktoś mi mówi, że Duch Święty się przejawia i opowiada mi różne przejawy. Ja mówię, widzisz, Duch Święty przejawia się w ten sposób, na dwa sposoby się przejawia Duch Święty w życiu człowieka. Po pierwsze, uwielbia Jezusa. To jest Duch Święty. Uwielbia Jezusa. Po drugie, przypomina wszystko, co powiedział Jezus. Rozumiecie? Duch Święty, tak? On funkcjonuje w parametrach Jezusa, bo to jest Duch Jezusa. On tak funkcjonuje. Jezus to prawda i Duch Święty, który jest w tobie, to jest prawda. Rozumiesz? To jest prawda. Prawdą jest to, co Duch Święty w tobie robi, tak? Z perspektywy Jezusa. Pamiętaj, wszystko inne, co przeżywasz wewnętrznie, to nie jest Duch Święty. A reszta rzeczy to nie jest Duch Święty, nie przeżywasz rzeczy z Ducha Świętego. Jeżeli coś jest nieprawdą, to to nie jest Duch Święty. Rozumiecie? Ta prawda, ona ma mnóstwo wymiarów. To są wymiary tej prawdy, ale za tym jest zawsze globalny potencjał prawdy. Nie dalej jak powiedzmy 3 tygodnie temu moja żona, która jest w ogóle poważnym człowiekiem, ona jest poważniejsza niż ja w ogóle. I ona raptem wyszła się modlić o ludzi, zaczęła się modlić o jednego takiego człowieka, znaczy on do niej podszedł w ogóle, zaczęła się o niego modlić. Jak ona położyła na niego ręce, to w ogóle zrobiły jej się nogi miękkie i padła razem z nim, z tym człowiekiem. On jest drobny, taki drobny człowiek. To Hindus w ogóle jest, drobny taki Hindus. A miękki w duchu jest taki, że się w głowie nie mieści. Całą swoją rodzinę w Indiach nawrócił przez telefon. Całą rodzinę człowieku. Przyprowadził matkę do Jezusa, jeszcze ojca nie, przyprowadził braci, siostry, kuzynów, wszystkich. Dzwoni do nich, oni stają w mieszkaniu, on ich uzdrawia przez telefon. W ogóle rozumiesz? Jest Hindusem, ledwo, znaczy mówi po angielsku, ale takim typ, wiecie jaki to jest angielski. Together forever. On tak mówi i on głosi Ewangelię, wiecie, jak on chodzi, głosi Ewangelię, wiecie z czym? Z tym tłumaczem elektronicznym. Głosi Ewangelię i pokazuje ludziom w autobusie. Rozumiesz? Modlić. Facet jest studentem, poszedł do pracy przy kostce brukowej, rozumiecie, bo nie chciał innych prac, poszedł, takie miał prowadzenie. W ogóle uzdrawia tam tych robotników, głosi im Ewangelię, rozumiecie, w ogóle z bogatej rodziny, Hindus. I on podszedł do Agatona, położył na nim ręce i padli razem na ziemię. Jak ona wstała z tej ziemi, to już była inna. Coś jej się stało. I ona mówi, czy ktoś... A, i zaczęli śpiewać piosenkę. Coś śpiewam dla Jezusa, co osiołki swe porusza. I ona mówi, kto chce zostać osłem Boga i pozwolić, żeby Jezus na nim wjechał w świat. I z 50 ludzi poszło na 4. Za chwilę jedni jeździli na drugich. Podjechała pode mnie, zaparkowała przy mnie. Mówi, wsiadłem. Wsiadłem na nią. Woziła mnie po całej sali. Żony woziły swoich mężów. Było takie namaszczenie, że ludzie nie mogli w ogóle drgnąć od ściany, byli przyspawywani do podłogi. Rozumiesz? Podpisaliśmy to polskie Toronto Blessing. Rozumiesz? Ale to ta nie masa ludzi w ogóle na 4 w ogóle, wiesz, wszyscy w ogóle, wiesz, prawnicy w ogóle, inni w ogóle, wiesz, po prostu o co chodzi? Ludzie zostali powyzwalani, powyswobadzani. Rozumiesz? Potracili momentalnie twarz. Rozumiesz? Jak zaczynasz biegać na 4, na online, to potem bez żadnego problemu będziesz głosić Ewangelię do centrum miasta. Rozumiesz? Co się stało? Prawda cię wyswobodziła. Co się stało? Prawda cię wyswobodziła. Wyswobodziła cię prawda. Prawda wyswobadza. Prawda? Jakby wam, jeśli my to możemy w ogóle zmierzyć, tego się nie mierzy, ale na potrzeby tego głoszenia to ja zrobię taki pomiar. Jeśli miałbyś zmierzyć prawdę i moc, rozumiesz? To moc to jest coś takiego jak alternator w samochodzie. A prawda jest jak silnik. Jakbym ci miał pokazać wielkość zjawiska. Oczywiście moc jest na usługach prawdy. W ogóle moc jest na usługach prawdy, tak najprościej powiedzieć. Ale też żebyście to zrozumieli. Ale prawda wyswobadza. I teraz co to jest w praktyce prawda, przyjaciele? Co to jest prawda w praktyce? Prawda w praktyce to jest to, kim jest Jezus. To, kim jest Jezus. To jest prawda. To, co zrobił Jezus dla ciebie. To jest druga część prawdy. Jest 5 elementów. Po trzecie, to kim ty jesteś w Jezusie. To jest prawda. Po czwarte, to co robi Jezus dla ciebie teraz. To jest prawda. I po piąte, to co ty możesz zrobić w Jezusie. To jest prawda. Idziemy dalej. Prawdą są wszystkie myśli Jezusa, które miał. I zaznaczam rzeczy, które z nich wynikają. Jeśli miałbym porównać Boga do jakiejś nauki, to porównałbym go do logiki. Bóg jest zastraszająco logiczny. U Boga zawsze A implikuje B. B implikuje C. C implikuje D. Zawsze. I tutaj jest to słowo, że Bóg jest Bogiem porządku. Najjaśniej to słowo, że Bóg jest Bogiem porządku, tłumaczy się w ten sposób, że Bóg jest Bogiem logicznym. Bóg to nie jest Bóg porządku w nabożeństwie, porządku jakiegoś tam w ogóle. To nie to w ogóle, to jest religia właśnie wszystko. Mamy porządek nabożeństwa. My mamy, albo mamy tak, Bóg jest, i mówią, Bóg jest Bogiem porządku. No takie względy powiadają ludzie. Bóg jest Bogiem logicznym. U Boga nigdy nie występuje coś takiego jak chaos. U Jezusa nigdy nie wystąpił chaos. Wszystkie myśli Jezusa są prawdą i wszystko, co z nich wynika. Wszystkie emocje Jezusa są prawdą i wszystko, co z nich wynika. Podejście Jezusa do ludzi, do zagadnień, rozumiecie? Biorąc pod uwagę aspekt kulturowy i tak dalej oczywiście, bo to wszystko musimy brać pod uwagę. Bo prawdą jest to, że Jezus był Żydem, prawda? Co nam to mówi? To znaczy, że my musimy brać aspekt kulturowy. Prawdą jest, że żył 2000 lat temu, a więc musimy brać pod uwagę aspekt społeczny, polityczny i w ogóle, w którym on żył. To wszystko, rozumiecie, ja chcę wam pokazać, jaka jest praca przed Kościołem. Wiecie, do czego ja chcę, żebyśmy zaczęli iść w tych nauczaniach? Do pracy. Rozumiecie? Mamy pracować w tym temacie. To nie jest kazanie pod tytułem, że ty je przyjąłeś, bo ja tobie dzisiaj pokazuję w tej chwili szereg narzędzi, które musisz zacząć używać. Ty musisz zacząć badać, bardzo możliwe, że będą takie osoby wśród was tutaj, które od początku będą musiały zacząć badać różne rzeczy. Że będziesz musiał porzucić pewien system poznawczy, który miałeś do tej pory. Bo może się zdarzyć, że nafaszerowałeś się takim kłamstwem w życiu, że się w głowie nie wie. Badanie Jezusa to badanie prawdy. Ja badam Jezusa, jestem fanatykiem badania Jezusa. Ja czytam Pismo Święte i mówię do Ducha Świętego: Panie, co Ty czułeś wtedy? Co to było za odczucie? I pojawiają się czasami w sposób bezpośredni we mnie odczucia, które on miał wtedy. Ja jestem w szoku. Ja na przykład od niedawna uczę się gniewać. Słyszeliście o tym kiedyś? Tak. Tyle lat was uczono, żebyście się nie gniewali. A ja właśnie teraz jestem na etapie uczenia się gniewać. Całkiem mi to nieźle idzie. Myślałem, że mi szło gorzej, żeby religia bardziej sprawa Pani. Rozumiesz? Bo ja się zorientowałem, że Jezus odczuwał gniew. Ja musiałem te rzeczy wziąć na warsztat. Musiałem zrozumieć, czym to się różni od duszewnej złości. Musiałem przez objawienie, na podstawie wiary, zaznaczam, przyjąć odczucia gniewu. I ja się zacząłem o to modlić. Jezus chce się gniewać jak Ty. Pomóż mi w tym. Rozumiecie, jak to jest niepopularne, co ja mówię w tej chwili? Pomóż mi w tym. Naucz mnie patrzeć tymi oczyma. W ogóle z Boga, wiecie, kogo z Boga zrobiła religia? Moralniaka. Jest moralniak. Moralna postać. Wedle standardu moralności, który jest teraz. Rozumiesz, taka moralność. Mam teraz taka moralność jest. Tylko moralnie jesteś. Nie puszczamy się, nie ćpamy, nie coś tam, nie chlejemy. No moralność taka jest. Ja Jezus chlał. No i co? No nie był moralny taki. W ogóle, rozumiecie, to jest w ogóle... Ja osobiście zacząłem dotykać pewnych dramatów związanych z prawdą. Ja musiałem sobie przebudować system. Rozumiecie? Znaczy, ja po latach zacząłem sobie przebudować systemy. W ogóle miał inne podejście do rzeczy. Inne. Miał inną hierarchię. Ja zacząłem się modlić. Na przykład: Jezus, ja chcę mieć Twoją hierarchię wartości. Ja chcę wartościować jak Ty. W ogóle, rozumiecie, nie? Wartości. System kłamstwa jest tak szeroki, że się w głowie nie mieści. Ja dzisiaj troszeczkę tutaj z Łukaszem chwilkę porozmawiałem, bo pytał, jak tam nam idzie z Sarą, z edukacją domousany. Mamy córkę w czwartym roku, w czwartej klasie szkoły podstawowej. I to jest piąty rok, kiedy uczymy ją sami. To jest zerówka, 1, 2, 3 i teraz 4. Sara jest w nauczaniu domowym. I powiedziałem Łukaszowi kilka takich drobnych rzeczy, które gdzieś dotarły do mojego serca. Wiecie, na przykład, to jest bardzo prosta rzecz. System edukacji. Żyjemy w tym w myśleniu tym, który jest teraz. Szkoły są w ręku państwa, dzieci się uczą, jest Ministerstwo Edukacji, jest podstawa programowa, te wszystkie rzeczy są. I my uważamy, że to tak jest. To jest w ogóle obwarowane prawnie i to ma status moralny. A to jest bezbożne. I co? To jest bezbożność. To jest bezbożność, nie? W ogóle. Ale wiecie, kiedy my stanęliśmy przed tym? Ja i moja żona mamy 8 lat szkoły podstawowej. A zamierzamy córkę normalnie prowadzić do matury i dopiero ona potem sobie pójdzie na studia. Teraz pytanie. W co ja wierzę? Czy wierzę w to, co mówi system, w którym żyję? Tak? Że ja nie posiadam uwarunkowań do nauczania mojej córki? Czy ja wierzę w Słowo Boże, które mówi: ojcowie, nauczajcie dzieci swoje? W co ja wierzę? Czy ja wierzę, że ja mam potencjał do nauczania mojej córki, czy nie wierzę w to? Rozumiesz, jaka jest różnica między prawdą, która jest w Chrystusie, a prawdą, która jest w systemie? Szok. Ogromny. I teraz co ja robię? Ja przez wiarę przyjmuję, że ja będę uczył swoją córkę. Ponieważ posiada potencjał do nauczania córki. Ja mam ten potencjał. Dlaczego? Dlatego, że tak powiedział Bóg. No więc co? Więc ją uczę. Ja się nie zastanawiam nad tym, tylko ją uczę. Tak? Zrozumcie, to tak działa. To prawda mnie wyswobodziła w tym temacie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że płaci się 23% VAT-u, że płaci się taki podatek dochodowy, że ZUS się płaci. W ogóle to żyjemy, to jest moralne. Jak tego nie robisz, to Cię uznają za przestępcę, zamykają do więzienia i się masz i koniec, tak? To jest bezbożność. Bo Słowo Boże mówi 10% dla króla. Wysokość podatku powinna być do 10%. No i co? Zobaczcie, o co chodzi. Ale się przyzwyczailiśmy do tego systemu, żyjemy w nim i koniec. I ten system jest obwarowany prawnie, moralnie i co ciekawe, Boga się w to miesza wszystko jeszcze. Boga się miesza do tego. Wiecie, co wam, musicie coś zobaczyć, że prawda jest inna. Inna. I powiem wam coś. Jeżeli podejdziecie poważnie do tego, co mówię, na tym nauczaniu, teraz to będzie wam trudniej w życiu. Zrobi wam się trudniej. Dlaczego wam się zrobi trudniej? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że im więcej mądrości, tak, tym więcej cierpienia. Ponieważ dostrzeżesz przestrzeń, w których kłamstwo ma wpływ na twoje życie. I zacznie cię to boleć. I będziesz musiał sięgać głęboko do poznawania Boga, aby wyjść z tego stanu. Pytanie może teraz. Może, żebyś potem ci nie uciekł. Żebym nie uciekł. No okej, no bo dwie rzeczy. Jedna z tym nauczaniem. Potencjał, okej. A co z wiedzą, żeby uczyć? To jakby... To jest wynik kłamstwa, który wpływa w naszej kulturze. A co z wiedzą? To jest pytanie klasyczne. Ja mówię, wierzę, że mam. Okej. I mogę na to tak powiedzieć? Tak. I to myślisz, że to wystarczy, tak? Nie myślę. Wiem. 5 rok nauczam córki. Okej. Sorry, bo tam to jest... Ja to rozumiem, ale zmierzają się z takimi rzeczami. Nie myślę. 5 rok nauczam córkę. I egzaminie zdawała teraz w 3. klasie. Wszystko z wyróżnieniem, nie? Okay. Rozumiecie? I tak. Przecież wiesz, że na przykład wychowanie, edukacja edukacji polskiej jest mocno takie nastawienie na polski patriotyzm i... Wyrywamy kartki z podręczników. Jako dyrektor szkoły, w której jest moja córka, uczennica, decyduje o tym, czego nauczę moją córkę. Czyli mitologia grecka, różnica, te wszystkie sprawy. Uczymy córkę, że to bajki. Takie jak Andersena. Ciekawe, a to ciekawe, stare Biblii wszystko napisane, nie? No okej, ale jest też ten taki termin, który tam mówi, że oddajcie cesarzom to, co... Cesarskie. Dlaczego? Ponieważ byli to ludzie niepodlegli Bogu. Przyszli do Jezusa i chcieli Go sprawdzać. Jezus nigdy nie dał się złapać w system pomieszania ze światem. On zawsze stał obok. On mówi, jesteście pod wodą, bo on do nich powiedział, pokażcie monetę. To była ich moneta, zauważyliście, to nie była jego moneta. On mówi tak, pokażcie monetę. Oni wyjęli monetę. I on mówi tak. Czyj tu jest wizerunek? I tam jest super słowo. To jest słowo, od którego bierze się słowo ikona, czyli odbicie dokładnie. Czyje odbicie tutaj jest? I to słowo odbicie, tak? Jest stwierdzeniem ogólnym odnośnie rzeczy fizycznych, psychicznych i duchowych. Tak? Tylko, czyli Jezus mówi tak, kto jest na tym wybity? Mówią cesarz, tak? Jezus oddaje monetę właścicielowi tej monety, tak? I mówi do niego tak, oddajcie to cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. I teraz wracamy do analogii tego, że Jezus jest Żydem. W ich rozumieniu, co Jezus do niego mówi, tak? Jeżeli jesteś częścią systemu cesarskiego, tak? To idź za tym, do kogo należysz. Jeżeli jesteś częścią systemu boskiego, tak? To daj na sobie wybić to, co jest na tej monecie. Pokazuje później Jezus, kiedy przychodzą do niego po podatek. I mówią tak, zapłać podatek, tak? W drachmowy, rozumiesz? A Jezus mówi do Piotra tak, Piotrze, czy synowie królestwa winni płacić podatki? Nie muszą! Ale to jest w Biblii napisane, to nie ja napisałem w Biblii, to Bogowe. Nie mam z tym nic wspólnego. Ja się w 1972 roku urodziłem. A tam jest tak napisane. Jezus rozmawia z pierwszym papieżem. I mówię tak, ale żeby ich nie zgorszyć, i to słowo zgorszyć to jest znowu błędnie użyte słowo, jak przetłumaczycie to słowo, tam jest dokładnie to słowo skandalizą. Czyli tak, ale Piotrze, żebyśmy nie wywołali skandalu, tak? No bo rozumiecie, bo nas zamkną do pudła. To idź tam znów rybkę i wyjmij 2 drachmy i daj. Ale to jest w ogóle, Jezus nie pochodził z tego systemu. Jezus, on używał nieba cały czas. I teraz posłuchajcie, nikt was tego nie nauczy. Tego się nie... Posłuchajcie, religia, ona mówi, jak postępować. Przebudzenie, ono nie powie ci, jak masz postępować, bo ono cię skieruje do objawienia. Rozumiesz? Ale wracając do tematu, o którym mówiłem, prawdą jest Jezus, Jego poglądy. Posłuchajcie, różne rzeczy możesz zarzucić w Biblii, gdzieś tam odsunąć sobie, ale nie poglądy Jezusa. Możesz odsunąć poglądy Izajasza, Jeremiasza, no Jeremiasza to na pewno, rozumiesz? Ale w ogóle nie Jezusa. Nie możesz odsunąć poglądów Jezusa. Każde Jego słowo, każdy Jego gest, rozumiesz, jest prawdą. Każda Jego mina, styl ubierania jest prawdą. To jest bardzo poważna sprawa. Rozumiesz? Jego emocje, które towarzyszyły temu, są jedynymi prawdziwymi emocjami. Jego zachowania w każdej dziedzinie są jedyne prawdziwe. I to, co one implikują. Rozumiecie? Wiecie, na czym polega implikacja? To jest sytuacja, implikacja polega na tym, że to nie jest coś, że sobie wymyślić, tylko to musi być inaczej, ktoś musi połączyć te dwa elementy. U Boga nie ma nic od czary. I to jest prawda. I to jest bardzo ważna rzecz. Ja bym chciał, żeby te nasze nauczania, one miały pewną formę piramidalną. To, co mówię teraz, jest absolutną podstawą. Absolutną podstawą. Jesteś skazany na życie w prawdzie, bo posłuchaj mnie, jedynie prawdy nie przemoże diabeł. Jedynie prawdy nie podrobi diabeł. Jedynie prawdy. Jedynie prawdy. Diabeł wszystko inne podrobi. Rozumiecie? Miłość jest podrabiana. Moc jest podrabiana. Prawda nie może być podrobiona, bo gdyby diabeł zaczął podrabiać prawdę, to by sobie w kolano strzelił. Ponieważ prawda działa przeciwko diabłu. Ona działa przeciwko diabłu. A dom rozdwojony sam w sobie niszczenie, mówi słowo. Czyli gdyby diabeł zaczął podrabiać jakiekolwiek formuły prawdy, produkować je, oczywiście zubożyć by ich nie mógł, bo nie da rady, bo to jest w ogóle to, co mówię odnośnie Jezusa, że On jest prawdą, to jest mistrzostwo świata. Ponieważ, żeby coś podrobić, tak, to trzeba by było skopiować osobę. Rozumiesz? Nie można skopiować osoby. Nie może podrobić prawdy. Ponieważ te rzeczy już się wydarzyły, już zaistniały, Jezus już powiedział. Jezus już pomyślał, Jezus już odczuł, Jezus już zadziałał. A więc po prostu tego nie można podrobić. To jest w ogóle jak linie papilarne. Diabeł jest bezradny odnośnie, jeżeli chodzi o prawdę. Diabeł jest... Posłuchajcie, ja mam prosty przykład mojego uzdrowienia z nowotworu. Ja uwierzyłem, że nie mam nowotworu na twarzy. Ja uwierzyłem. Miałem nowotwór wielkości mandarynki, miałem skierowanie do szpitala, miałem zdiagnozowanego raka i kiedy ja przyjąłem prawdę, jesteś zdrowy. Jeszcze moja żona była nienawrócona, to było lata temu, miałem się, już miałem wykupione szczepionki, to wszystko, do szpitala idę. I Bóg mówi, ale jesteś zdrowy. Jestem zdrowy. Ja przez pewien okres czasu, tak, mając cały czas guza na twarzy, utrzymywałem, że jestem zdrowy. Utrzymywałem to wobec mojej rodziny, wobec lustra, rozumiecie? Wobec mojego umysłu, wobec bólu, który odczuwałem, wobec emocji, które temu towarzyszyły. Nie poszedłem do szpitala, rozumiecie? Bo zdrowi nie chodzą do szpitala. No niestety, to jest logika, prawda? Szpital jest dla chorych, nie dla zdrowych. No skoro jestem zdrowy, to nie idę do szpitala. Wszyscy mi mówili, żebym położył się do szpitala. Pani profesor Śliwińska w Centrum Chirurgii Szczekowo-Twarzowej na Lindleya w Warszawie powiedziała: Panie Arturze, Pan musi się położyć do szpitala, bo to jest po prostu blisko mózgu, to w ogóle to nie wiemy, co to będzie zaraz. I to się rozwija. Ale pamiętam, jak dziś wychodząc stamtąd z gabinetu, ona powiedziała: albo pomoże Panu cud. Rozumiecie, ja wtedy byłem w kościele zielonoświątkowym, gdzie mi wmawiano przez siebie, że Hiob to był naprawdę poważny facet. Rozumiesz? I że dobrze myślał, wiesz. I oni mówili, że to tak ma być w ogóle. Jeżeli Pan zechce, to Cię uzdrowi. Prawda? Ale ja przyjąłem prawdę. I po 2 tygodniach zaczęło się wchłaniać, zniknęło i nigdy się więcej nie pojawiło. I prawda, z guzem u mojej żony było dokładnie to samo z guzem w piersi. U mnie trwało to 8 miesięcy. Rozumiecie? Agata miała temperaturę, miała guza w piersi. Rozumiecie? Przychodził dzień, kiedy mieliśmy ewangelizować we dwoje. A ja to nie mówię, jedziemy na ewangelizację. Dlaczego? No bo przecież jesteś zdrowa. No chora rozumiem, gdybyś temperaturę 39 stopni i miała okłady na piersi i była owinięta. Ja dawałem mikrofon w zimę i mówiłem: głoś Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Posłuchajcie, prawda ją wyswobodziła, kurs zniknął. Jeździła po Polsce na usługi, modliła się o ludzi. Ludzie byli uzdrawiani, a ona miała kurs, wiesz. To było kłamstwo. Fizyczne, dotykalne, odczuwalne, ale kłamstwo. Kłamstwo może być na pułapie intelektualnym, na pułapie emocjonalnym, albo na pułapie fizycznym. Kłamstwo jest w każdej dziedzinie życia. Ono się rozprzestrzenia na pułapie ducha, duszy i ciała. Ponieważ diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa, czyli producentem, tym, który rozpłaca kłamstwo. Wiecie, czym się zajmuje ojciec? Płodzeniem i wychowywaniem. A więc diabeł płodzi i wychowuje kłamstwo. Od tysięcy lat. Z tego też powstały systemy kulturowe. Słowo kultura jest to słowa kult. Kultywowanie czegoś. Rozumiecie? Trzeba się 5 razy zastanowić, jak się nazwie człowiekiem kulturalnym. Że się zastanowić trzeba na tym. Bardzo dokładnie, co mówić, bo życie i śmierć jest w mocy języka. Rozumiecie? Ja sobie nigdy nie mówię, że jestem kulturalny. Nigdy. Ponieważ nie jestem nic wspólnego z żadnym kultem. Prawdą jest Jezus. On jest rzeczywistością. To nie jest slogan religijny. Tylko to jest coś, nad czym musicie zacząć pracować. Musicie zacząć badać Jezusa. Zacznijcie badać Jezusa. Jezusa historycznego i Jezusa teologicznego. Zacznijcie badać Jezusa. Spalcie się na tym. Spalcie się na tym. Obkupcie się w słownikach, w podręcznikach, w historycznych w ogóle rzeczach. Niech będzie tego pełno wokół was. Jezus musi być wam znany. Skoro ogłosiłeś go Panem, tak? To musisz go znać. Nie tam doświadczyć czegoś. Rozumiesz? Nie wyznać coś tam. Rozumiesz? Ja nie wiem, co to znaczy. Jestem w małżeństwie tyle lat, tak? Ale dla mnie to jest coś za mało, kiedy żona mnie pogładzi, pobuzi i pokaże mi, jak małżeństwo. Rozumiesz? Wyznaliśmy przecież, dotknęła cię. A mówię: weź, przestań. Proszę cię, daleko nie zalecimy. Rozumiesz? To za mało, za mało. Teraz Agata mówiła w sobotę na nabożeństwie, mówi, że w ogóle nie każdy jest człowiekiem przebudzenia. I tu nie każdy musi być. To jest kwestia wyboru. I tak idziemy wszyscy do nieba, i tak idziemy do nieba. Narodziłeś się z Bożego Ducha, idziesz do nieba, nie ma żadnego problemu. Ale kiedy chcesz być częścią przebudzenia, tak? No to będzie ostro. To będzie ostro. W twoim życiu będzie ostro. Ty zapłacisz cenę. Musicie poznawać prawdę. Posłuchajcie, ja was, to jest naprawdę mój apel do was i moje poselstwo na tą chwilę. Poznanie prawdy to jest poznanie Jezusa. I utrwalmy sobie w głowie tą prostą rzecz, że wszystko, co nie jest prawdą, jest kłamstwem i niszczy. Choćbyś nie wiem, jak był z tym długo zaprzyjaźniony. Może z tym się urodziłeś, może z tym wzrastałeś, może włożono ci to w głowę. Ale jeżeli coś jest kłamstwem, to cię niszczy. I nieważne, jak jesteś blisko tego zjawiska, rozumiesz? To w ogóle nieważne jest. Nieważne, jak kochasz kłamstwo w twoim życiu. Możesz być zakochany w kłamstwie. Ja to rozumiem. Bo to stanowi część twojego życia. Rozumiesz? To część twojego życia, część mojego życia. Jakieś różne rzeczy nieprawdziwe. To część życia naszego. Tak czujemy, tak myślimy. Na tym cały humanizm powstał. Każdy ma prawo myśleć, jak chce. Gówno prawda. Nie każdy ma prawo myśleć, jak chce. W ogóle nikt nie ma prawa myśleć, jak chce. Ludzie, którzy myślą, jak chcą, nie poddawszy się prawdzie, tak? To są samobójcy. To samobójcy. Co z tego, że oni, że Tolerancja. Jaka tolerancja? Co to jest tolerancja? My głosimy Ewangelię i ktoś mówi, ja nie muszę tego słuchać. Ja mówię, zatkaj uszy, idź stąd. Nie słuchaj. Jakim prawem mnie przekonujesz? Ja mówię, no po co nie słuchasz? No po, przecież stoisz tu i się kłócisz ze mną. Nie słuchaj mnie. Ale ty mnie nie przekonuj. Ja mówię, człowieku, zrozum jedną rzecz. Przyjdzie dzień, że otworzysz lodówkę, ja tam będę. Mówię, rozumiesz? Mówię, przytłoczę cię swoją osobą. Mam dopiero 45 lat. Zamierzam tu żyć 120 lat. Rozumiesz? Przytłoczę cię. Będę wszędzie, w radio, w telewizji, w gazetach, w internecie. Będę pisał książki, robił publikacje. Będę ci się śnił. Kiedyś podchodzi do mnie kobieta w moim mieście i mówi, proszę pana, nie znamy się, taka tylko mojej mamy. Śni mi się Pani już którąś noc. Ja mówię, proszę Panią, niech Pani mnie posłucha. Niech Pani zrobi dokładnie to, co mówię w snach. I poszedłem. A my się modliśmy za gadką. Mówię, Boże, chcę, żebyś mi się śniły. Żebyśmy ich nawiedzali jako szmary nocne. Żeby mogli jeść przez nas. Żeby nie, tak jak przez Jezusa. Ludzie przez Jezusa nie mogli jeść, nie mogli spać. Było im źle, byli wpienieni, rozumiesz? Tak było z Nikodemem. Tak było z Nikodemem. Nikodem nie mógł spać. Rozumiecie? Po nocach mu się śnił Jezus. Po nocach nie widział Jezusa, w ogóle budził się. Mówi, muszę iść do Niego. Muszę iść do Niego. Mamy być obsesją ludzi. Rozumiecie? Taki jest Kościół Przebudzenia. Ale żeby taki Kościół Przebudzenia funkcjonował, to jednostki muszą funkcjonować w prawdzie. Prawda musi być ich konikiem. Muszą zwariować na tym punkcie. Zwariować. Jak ja do ludzi mówię, tak jak ty wyglądasz, mówię, przyjrzałem się sobie w lustrze, zobacz jak ty wyglądasz jak ten kalwaryjski. Dlaczego ty nie wyglądasz dobrze? Mówię, widziałeś jakie ubranie miał Jezus? Kilku żołnierzy rzymskich, którzy mieli wysokie pensje, rzucało losy o jego szatę. Zgadnij, ile ona kosztowała. Na tamten czas można było kupić za nią konia. A ty mnie co robisz? Dziadu, kupiłeś te buty za 20 zł na bazarze i ty chcesz głosić Ewangelię w tych butach? Czy ty jesteś nienormalny? Wyciągnięty jakiś, człowieku jesteś taki popaprany jakiś. Gdzie ty pasujesz? Do Zimbabwe. Ja tak z ludźmi rozmawiam, rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że mówię, jak wyglądał Jezus! Taki był! Przecież my uczymy liderów, mówię, świat zdobywasz przez osobowość. A nie enigmatyczne stwierdzenia, że ciebie jest biblijne. Musisz inspirować osobowością. Jezus inspirował osobowością. A Jezus jest w tobie. To jak ty wyglądasz. Rozumiesz? Przecież przychodzą czasami kobiety, rozmawiam, ja mówię, człowieku, przecież mówię przede wszystkim zmień fryzurę, zmień ubranie, mówię, zobacz, ty chcesz, żeby cię uwolnił od depresji, spójrz na siebie. Przy tej depresji zapraszasz się. Każdego dnia, kup sobie sukienkę w kwiaty, mówię, spójrz na moją córkę. Człowieku, ziemi ostatnio w ciuchach używanych, Sara zobaczyła taką sukienkę w kwiaty za 7 zł, jestem moja. Nie proszę, do tego szalik jakiś seledynowy przyszła do domu i się założyła ją tak, proszę ciebie, że takie ramionczko ona miała. Ona nie wiedziała jak to się nosi, założyła jedno ramionczko, tu piód, nie dotąd, i tak będzie wisi te drugie. Mówi do mnie, coś chyba nie tak. Dobrze, cię ubiorę, mówię. Tu się wiąże, tu się zakłada, mówię tak. Ludzie muszą patrzeć na nas i widzieć Chrystusa. Rozumiecie? A nie dziady. Bo taki był Chrystus. Taki był Chrystus. To jest prawda, jaki On był. Prawda. To jest prawda. To jest prawda. I nie mów, że mam jakieś usposobienie, bo jeżeli masz usposobienie inne niż Chrystus, to jest miejsce, w którym musisz się zmienić. Jak mówię do ludzi w kościele, podnieś głos. A mi mówił, ja jestem taki cichy. Jaki jesteś? Cichy, No cichy jesteś. Przecież to jest grzech. Jest napisane, że Jezus wielkim głosem chwalił Boga. Tak jest napisane. Co robił Jezus? Jezus krzyczał do Boga. Krzyczysz do Boga? Nie krzyczysz, to grzeszysz. I ludziom, rozumiecie, Jezus to jest prawda. 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 To jest prawda, nie? Rozumiecie, to jest bardzo ważna informacja dla nas. To nie jest to, że ja tak się czuję. To nie to, że ja taki jestem. Nas definiuje Chrystus. I przebudzenie zrobią tylko Chrystusi. Dlatego On powiedział, że będziecie robić takie rzeczy jak ja. Ale co to znaczy takie rzeczy? Wiecie, jak ludzie słyszą takie rzeczy jak ja, to myślą uzdrawianie chorych, wypędzanie demonów i tak dalej. Słuchajcie, to jest ułamek tego, co On powiedział. Jak On powiedział, możecie robić takie rzeczy jak ja, to znaczy On powiedział, możecie myśleć jak ja, mówić jak ja, zachowywać się jak ja, ubierać się jak ja, odczuwać jak ja, gniewać się jak ja, cieszyć się jak ja. Rozumiecie taką rzecz? To On to powiedział, możecie robić rzeczy takie jak ja i jakie? I większe ode mnie. Bo ja nie mam YouTube'a, nie mam Facebooka, nie mam komórki. Zrozumcie. Prawdą jest Chrystus. I jeżeli masz inny pogląd, to jesteś w błędzie. Po prostu. Bo chcesz zachować swoją tożsamość. A ja nie chcę zachować swojej tożsamości. Ja wywalone mam na swoją tożsamość. Moja tożsamość umarła. Nie żyje. Przeminęła z epoką brązu. Nie ma mojej tożsamości. List do Galacjan 2:19-20. Żyję już nie ja. I tam jest greckie słowo ego. Żyje już nie moje ego, czyli nie moja tożsamość, ale żyje we mnie Chrystus. Co to oznacza? Znowu religia zrobiła slogan. Żyje we mnie Chrystus. To oznacza, że ja mam w sobie absolutną prawdę Chrystusową w wymiarze duchowym, psychicznym i fizycznym. I do tego mamy dążyć i w tą stronę iść. Rozumiecie, to jest bardzo ważna sprawa. Mamy być ekspansywni jak Chrystus, a nie zdystansowani. To jest jakiś zdystansowany, jestem taki. Ja mówię człowieku, bo ty no zdystansowany jesteś? No jaki zdystansowany. Widziałeś, żeby Chrystus był zdystansowany? Ty widziałeś zdystansowanego Chrystusa raz? Widziałeś? No raz Chrystusa zdystansowanego? Że miał, on nie miał żadnego dystansu, Jezus. On w ogóle nie miał dystansu. On w ogóle był jakiś taki... Człowieku, facet go zaprasza do domu. Poważny, religijny w ogóle gość, Szymon, faryzeusz, zaprasza go do domu, tak? Przychodzi prostytutka w międzyczasie, tak? Oblewa w ogóle mu tam nogi, czyści go włosami swoimi, człowieku. Rozumiesz, co to w ogóle jest za historia? Weź sobie to wyobraź w ogóle, teraz wyobraź sobie historię tego. I ona tam wchodzi, bo ty wzięła mu nogi, namaściła włosami, bo te nogi poleruje, człowieku, u Szymona w domu, zacnego człowieka, a ten siedzi, w ogóle zaprosił go Szymon. Szymon, prostytutki nikt nie zaprosił, ona tam wlazła, człowieku. Rozumiesz? Jak to prostytutka w ogóle, wiesz? Wlazła, na ostro. W tamtym czasie tylko tak naprawdę prostytutki to były jedyne kobiety na świecie, które w ogóle miały swoje zdanie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest prabawką Jezusa była prostytutka. Jedna. No, to były zaradne dziewczyny, tak? Z tym 6 lat naprawdę. Bo w tamtym czasie to nie było tak, że jak nie miała męża, nie miała ojca, nie miała braci, to ona sobie musiała radę dawać. Rozumiesz? I prostytutki były tak se radę dawały. W ogóle Jezus z tym problemu nie miał. W ogóle wszyscy mieli problem, tylko nie Jezus. W ogóle wiesz dlaczego? On rozumiał człowieka w ogóle, nie? W ogóle Jezus rozumiał ludzi. To jest bardzo ważna cecha. W ogóle jak w prawdzie będziesz zasuwał, to niż ludzi rozumiał, wiesz. W ogóle żaden problem. Ta wjeżdża, poleruje mu stopy, czego tymi włosami, a ten się odzywa, a nie odzywa, myśli sobie i myśli sobie, a Jezus w ogóle, wiesz, słowo wiedzy do niego, nie? Szymonie, Co tam sobie myślisz? I mu wyjeżdża w ogóle prosto w jego życie. No przecież co to jest? On nie zachował żadnych konwenansów, więc on nie był... Rozumiecie w ogóle, jak można będąc kogoś w gościach, w takiej sytuacji dwuznacznej zresztą, prawda? Takie rzeczy w ogóle opowiadał. Jak mógł? On nie powiedział dziękuję Ci za wino, dziękuję Ci za chleb, dziękuję Ci za to, coś mi tutaj dałem, ten stół, mówisz Szymonie. I z nim jedzie. Taki był Jezus. Jezus taki był. Rozumiesz? Idąc w prawdzie, będziesz tracił przyjaciół. Różnych, nieprawdziwych. W ogóle rozumiesz. A tylko prawdziwi będą wokół Ciebie. Wracając do tematu. Proszę Was. Weźcie to do serca. To jest podstawa naszych nauczeń. Jeżeli tego nie zaczniecie przerabiać, to nie będziecie mogli przerabiać innych rzeczy, o których będę do Was mówił. Po prostu. Prawda jest prawdą. I na tym będziemy bazowali. Kochani, czy mamy jakieś pytania w związku z tym tematem? Jeżeli czegoś ktoś z Was nie rozumie, to powiedzmy o tym teraz. Albo jeżeli coś Ci się zrodzi w związku z tym, to zadzwoń do mnie i zapytaj mnie, bo chodzi o to, żebyście też zrozumieli taką kwestię, że z prawdą jest związanych miliony tematów. Pytania właśnie różne, które zadałaś tylko. Takich pytań mnóstwo jest w naszym życiu. Na pewne pytania odpowie Ci człowiek. Na pewne Ci człowiek nie odpowie. Rozumiesz? Nie odpowie Ci. Bo prawda doprowadza do tego, że zmienia Ci się jakby wewnętrzna konstrukcja. To jest coś takiego, że kiedy Ty szukasz prawdy, zgłębiasz ją i ona zaczyna w Tobie istnieć, to Ty w środku zaczynasz być jakby niezależny Ci na czymś. Na przykład. Mnie stać na to, żeby sobie dom budować. Mogę to zrobić. Mógłbym to zrobić. A dalej mieszkam w 59-metrowym mieszkaniu. I w ogóle nie wyprowadzam się z niego nigdzie. Dlaczego? Bo jest pewna prawda. I ta prawda mówi tak. Wszystko Wam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I jeżeli ja teraz buduję sobie dom, to ja będę o ten dom musiał dbać. Będę musiał zszyć trawę. Będę musiał ten dom sprzątać. Rozumiecie mnie, o czym mówię? Będę zaabsorbowany naprawami w tym domu. To nie jest kwestia moralna, że nie można mieć domu. Możesz mieć pałac. Pytanie, jak Ty go obrobisz, będąc przychudem. Kocham psy. W ogóle zwierzęta kocham. W ogóle uważam psy za fajne stworzenia. Hodowałem kiedyś psy. Nie mam psa. Dlaczego ja nie mam psa? Czy nie mogę mieć psa? Mogę mieć psa. Ja się znam na psach. Ja wiem, jak wychowywać psy. Ja bym wszystko zorganizował w związku z tym psem. Tylko wiecie, o co chodzi? Musiałbym o tego psa dbać. Jeden kaznodzieja, taki, który jest, zadzwonił do swojej matki i mówi do niej: mamo, czy przyjedziesz na święta? A ona mówi: na z kim zostawię psy? Co mam z nimi zrobić? A on mówi: mamo, zabij je nareszcie. I przyjedź do mnie na święta. I byłaś u mnie kilka lat, bo masz psy. A ja jestem Twoim synem. Urodziłaś mnie. A masz psy. Mamo, zabij psy. Wiecie? Nazywa się kurynek. Poprosił mamę, żeby zabiła psy. Nie mam sam. Mam kota, który żyje sobie sama. Ma kuwetę i ja jestem w ogóle mu do niczego niepotrzebny. Przez kilka lat obcowania z tym kotem w jednym mieszkaniu nabrałem absolutnej pewności odnośnie logiki Bożej, że Jezus nazwany jest lewerem z pokolenia Judy, a nie jakimś psem z pokolenia Judy. Rozpoznałem pewne cechy ciekawe w kocie. Lew to kot, jak wiecie. Na przykład takie, że ja jestem mu w ogóle do niczego niepotrzebny. Temu kotu. Mimo, że sięga mi dotąd, to w swojej mentalności uważa, że to ja jestem jego sługą. Naprawdę, on tak uważa. I wracam do domu, nie mam za kilka dni, ostentacyjnie podchodzi, mnie pije za to, że mnie nie było. Rządzi. Lew z pokolenia Judy. Rozumiecie, dlaczego naszego Pana nazwano kotem, a nie psem. Albo przynosi myszy i pokazuje, zobacz, tak się łowi. Też tak, akurat ten nie łowi. Domowy kot. Uważa, że jesteśmy częścią jego stada, a on jest głową tego stada. Czym sprawa? Prawda musi być przez was praktykowana. Nie potraktuj tego głoszenia jako informacji jakieś. Mamy chusteczki tu gdzieś? Ma ktoś? Może? Bardzo dużo wdzięcznych. Są tam? Są dzięki. Jeżeli nie będziesz praktykował tej prawdy, to ona nic nie da. W ogóle prawda niepraktykowana będzie ci umykać, uciekać. Powiedzcie, co się stanie. Nie wprowadzana w życie prawda będzie przykryta jakimś kłamstwem, które niebawem adekwatnie do tego, co mówię, zostanie uwolnione w twoim życiu. Jakiś kaznodzieja, jakaś sytuacja, ktokolwiek. Przykryje ci to. Chyba że to wprowadzisz w życie. Jak to wprowadzisz w życie, to prawda zacznie żyć i już jej nic nie przykryje. Dzisiaj ktoś może mi opowiadać tysiące różnych rzeczy, a ja mówię, przepraszam, ale ja to przeżywam. Był kiedyś taki ksiądz, nawrócony człowiek, też się tak zdarza, że jest ksiądz nawrócony. Ten ksiądz był nawrócony, poetą był ten ksiądz, Twardowski chyba nazywał, tak? Twardowski, kochany. Nie wiem, masz. Siostra. No za komuny było. Tenże ksiądz został wzięty na przesłuchanie przez SB i oni, tam jeden taki ten oficer mówi do niego, proszę księdza, ale jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, wykształconymi, ksiądz jest po studiach, ja również. Porozmawiałem jak poważni ludzie. Poważni ludzie. Przecież Boga nie ma. A ten ksiądz mówi, ale ja go widziałem. To był charyzmatyk nawrócony, wiecie. Ten oficer nie powiedział nic o tym, co miał powiedzieć. Poważny człowiek, publicysta, dziennikarz, wiecie o co chodzi, poeta, powiedział, że Boga nie ma. Tak? Jeżeli coś przeżywasz, już jest to wprowadzone jako bieg do twojego życia, przeżywasz, bierzesz jakąś prawdę, obrabiasz ją i wprowadzasz do życia, ona zaczyna żyć i już nic jej nie przykryje. Może tysiące rzeczy być wokół. I ta prawda, ona nie będzie przykryta. Ale jeżeli będziesz ją trzymał w schowku, to ona się będzie potykała, ona będzie przykrywana. Rozumiesz? Albo tylko przyprowadzi cię do frustracji.